W Muzeum Historii Katowic otwarta została wystawa Witkacy i kobiety. Kuratorem wystawy jest pani Natalia Kruszyna. Skąd pomysł na taką wystawę? Przede wszystkim dlatego, że mamy 150. urodziny naszego miasta, a więc wystawa ta jest wystawą urodzinową, prezentem urodzinowym dla miasta i jego mieszkańców. Z drugiej strony Senat Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił ten rok rokiem Witkiewiczów, czyli Witkiewicza syna i Witkiewicza ojca. A z trzeciej strony dlatego, że nasze muzeum ma wobec Witkacego pewien dług wdzięczności, dlatego że my uważamy, że to właśnie dzięki niemu w ostateczności powstało nasze muzeum. Jako że w drugiej połowie lat 70. muzeum nasze jeszcze wtedy nie istniało, natomiast pani Eugenia Wyszomirska, słynna asymetryczna dama, modelka Witkacego, postanowiła swoim testamentem przekazać posiadane przez siebie prace miastu, a w domyśle oczywiście jakiemuś muzeum, które się tymi pracami zajmie. Jako że muzeum wtedy jeszcze nie było, urzędnicy zostali zdopingowani do tego, aby jednak poczynić kroki, aby stworzyć takie muzeum dzięki takiemu hojnemu darowi. I tak się rzeczywiście stało. W 1981 roku powstało muzeum. Prace, które pani Eugenia Wyszomirska przekazała nam, są wpisane na jednych z pierwszych numerów w księgach inwentarzowych. No i oczywiście są również tutaj prezentowane, ponieważ i Witkacy, i kobiety przyczyniły się do powstania naszego muzeum, a więc musiałam pokazać naszą Eugenię Wyszomirską pomiędzy innymi kobietami, które zetknęły się z Witkacym w ciągu swojego życia. To z jednej strony, a z drugiej strony chciałam też pokazać, w jaki sposób Witkacy przetwarzał te spotkania z kobietami na swoją sztukę. Fascynującą sztukę, bardzo różnorodną. Witkacy to jest uniwersalny artysta i literat, który nie tylko malował, nie tylko pisał. Był bardzo wszechstronnym artystą, bo poza tym, że był pisarzem, pisał dramaty, powieści, teksty eseistyczne, teksty publicystyczne. Stworzył i napisał swoją własną teorię sztuki, napisał i stworzył swój własny system filozoficzny, bo w drugiej połowie życia to filozofia była czymś, czym się najchętniej zajmował i uważał siebie przede wszystkim za filozofa, ale zajmował się również w sztukach plastycznych nie tylko rysowaniem, malowaniem, ale również fotografią i w tej fotografii dokonał niezwykłych odkryć, bo jak to mówił przeróżnym ówczesnym fotografom, wy fotografią pracujecie, zajmujecie się nią, a ja się nią bawię. I rzeczywiście fotografia Witkacego dziś jest bardzo doceniana i prezentowana naprawdę w najlepszych muzeach na całym świecie. Stąd i na naszej wystawie znajdują się fotografie, czy to wykonane przez Witkacego, czy inspirowane jego osobą, jakby aranżowane przez niego. Jest tutaj bardzo dużo zebranych dzieł, a ile tych dzieł jest? Samych prac własnoręcznie wykonanych przez Witkacego jest 103. Bogata kolekcja. Ogromna kolekcja z aż 12 miejsc w całej Polsce, bo to są i muzea narodowe, w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu i Muzeum Sztuki w Łodzi, i Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, i Muzeum w Radomiu, Muzeum w Opolu, Biblioteka Narodowa w Warszawie i Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. Te dwa ostatnie miejsca szczególnie warte polecenia, dlatego że udało mi się namówić kuratorów tych bibliotek, aby wypożyczyli nam prace, które zazwyczaj spoczywają w głębokich magazynach i zupełnie są niemożliwe do obejrzenia przez przeciętnego zwiedzającego. To jest dość duże przedsięwzięcie logistyczne. Bo jednak te obrazy są w cenie, trzeba to zabezpieczyć, wszystko oczywiście, oczywiście, że tak, to jest ogromna wartość też z drugiej strony konserwatorska, to są delikatne papiery, jak wiadomo papier produkowany w pierwszej połowie XX wieku był bardzo słabej jakości, a zatem bardzo jest ważne tutaj zapewnienie pełnych, bezpiecznych warunków klimatycznych na wystawie, stąd też być może dla niektórych Państwa ważna wskazówka, jeżeli będziecie przychodzić zwiedzać wystawę, proszę wziąć coś cieplejszego na grzbiet, bo w salach cały czas pracuje klimatyzacja i ważne jest, żeby jednak temperatura była maksymalnie około 20 stopni. No ale jak się zejdzie trochę ludzi, to ta temperatura też wzrośnie. Nie ma prawa. Nie ma prawa skakać ani temperatura, ani wilgotność, bo to źle by wpłynęło na dzieła. Do kiedy tę wystawę można zwiedzać? Wystawę można zwiedzać aż albo tylko do 30 sierpnia. Proszę bardzo zwracać uwagę na ten termin, bo to jest czas, który szybko mija, czas wakacyjny. 30 sierpnia odbywa się finisaż wystawy, bardzo uroczysty i ani dnia dłużej wystawy na pewno nie będzie, musimy ją zwracać, bo tuż po wystawie prac Witkacego otwieramy następną, równie ciekawą, fascynującą wystawę prac Hansa Belmera. Czy ta wystawa będzie prezentowana również w innych miejscach w Polsce? Niestety nie ma takiej możliwości. Tak jak pan zauważył, jest to bardzo trudne, logistyczne rozwiązanie, aby z tylu miejsc przywieźć taką ogromną ilość prac. Byłoby to skomplikowane również ze względu na wrażliwość papierów, na których zostały wykonane, czy portrety pastelowe, czy rysunki. Niestety konserwatorskie zalecenia są takie, że mogą one być prezentowane najwyżej 2-3 miesiące w roku, potem powinny po prostu leżeć w ciemności. A więc kto będzie chciał zobaczyć wystawę Witkacy i kobiety, musi koniecznie udać się do Muzeum Historii Katowic przy ulicy Szafranka 9. Dziękuję bardzo. Do końca sierpnia. Dziękuję. Dziękuję również.